No i jeszcze z władzy została nam pani prezes spółdzielni handlowo-usługowej. Ja wójta też przywitam, choć jest z nami nieobecny i dostałam. Odczytać życzenia od wójta. Pragnę serdecznie podziękować pani za zaproszenie do udziału w spotkaniu noworocznym, które odbędzie się na sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy w Kłaju w dniu 14 stycznia 2017 roku. Pomysłodawcom, organizatorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia gratuluję i życzę powodzenia w jego realizacji. Jestem przekonany, że uroczystość będzie miała wyjątkowy charakter i zainspiruje do dalszych codziennych działań na rzecz seniorów. Korzystając ze sposobności, pozdrawiam wszystkich uczestników tego spotkania. Życzę pani, całemu zarządowi i wszystkim studentom wszelkiej pomyślności i jak największych owoców swojego społecznego zaangażowania. Jestem przekonany, że nadal będziemy z sukcesem razem pracować na rzecz wspólnego dobra. Bardzo żałuję, że niedyspozycja zdrowotna nie pozwala mi na osobisty udział w uroczystości. Dziękując raz jeszcze za możliwość uczestnictwa, przesyłam wyrazy szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesu w dalszym sprawowaniu pełnionej funkcji z poważaniem. Zbigniew Strączek, wójt gminy Kłajów. Proszę państwa, bardzo się jeszcze raz cieszę, że te osoby nie zawiodły, że doceniły nasz wkład, nasze poświęcenie, żebyśmy mogli się właśnie spotkać w nowym roku. No ale proszę państwa, jeżeli by nie pomoc, no ja bym sama nie dała rady tego zorganizować. Także pragnę z tej strony podziękować sponsorom, oczywiście Bankowi Spółdzielczemu w Kłaju, Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Kłaju, pani prezes Nowa, która corocznie nie odmawia, jak idziemy o sponsorowanie. Także bardzo im serdecznie też dziękujemy. Państwu Fortunom z Kłaja, znaczy z targowiska, sklep w Kłaju, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Danieli Kożuch. Akurat robi głowy. Teraz bierze Elen. Ja również dziękuję bardzo tym osobom, które były bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Mojej skarbniczce Zosi bardzo dziękuję za pomoc. Lidzi Fortuna, która pięknie zawsze przystraja nam nie tylko na uroczystości, ale na nasze zabawy, które się odbywają, stoły i w ogóle całą salę nam ubiera pięknie. No i też pani Marii, tej Krysi Pilch i komu tam jeszcze? Elżbieci Mikulec i Marii Polskiej. Marii Janicza, Radecy dzisiaj mają też o tej samej porze spotkanie w Wieliczce, więc też nie mogli przyjść. Kogo pominęłam, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. No i życzę, aby dzisiejszy ten wieczór był wyjątkowy dla was i mogliśmy jak najdłużej dzisiaj go spędzić. Dziękuję bardzo. A teraz oddaję głos pani Elżbiecie Achimiotowej. Nie wiem, złożę życzenia noworoczne, bo oczywiście 2017 to
i styczeń, to wiadomo, że ciągle jeszcze sobie życzenia składamy, to chciałam najpierw Państwu bardzo podziękować za miniony rok 2016. Był to rok, w którym bardzo, powiedziałabym, intensywnie współpracowały nasze uniwersytety. Mieliśmy możliwości wspólnie realizować zarówno ten projekt dotyczący działań prozdrowotnych, jak i troszkę taki związany z kulturą. Byliście Państwo i jesteście zawsze aktywnymi uczestnikami spartakiady sportowej, także i ma naszego marszu do Puszczy Niepołomickiej. Także myślę, że nastąpiło.